No tak, fajnie by było, jakby każdy strzelił bramkę, to chyba też był jakiś tutaj... precedens. Tak, chyba tak, jakby każdy z zawodników zgłoszony i tak Maciej teraz jeszcze chyba nie strzelił. Tak jest, zgadza się. Ale... A teraz wyjdzie Anczak i ależ mamy trafienie! Fenomenalne wykończenie akcji w wykonaniu Anczaka. Dośrodkowanie Zandrowicza, świetnie przyjmuje na klatkę Krystian Anczak i w rasowym stylu wykorzystuje tą sytuację. Mamy 4-1. Teraz ładnie Anczak skleił tą piłkę. Walkowiak na jeden kontakt włączył do gry Kwaśnika. Kwaśnik na lewej stronie już ma Jastrzębskiego, który lubi grać wysoko. Anczak, będzie okazja do bramki, będzie bramka, tak, fantastyczna akcja! Świetnie rozegrali w trójkącie tą sytuację. Kwaśnik z przodu ładnie rozegrał z Jastrzębskim, później do Walkowiaka, który wypatrzył Anczaka i mamy 1-0 dla internetowego klubu piłkarskiego. Tak, właśnie, jest tylko, jeden zespół, więc tam już będzie trzeba pokazać swoją siłę. Ale teraz Daniel, czy będzie zdobywcą 31. bramki w sezonie? Tak! Zimną krwią Marcin Daniel wykorzystuje tą sytuację. Świetne prostopadłe podanie z środka pola, bodajże od Szymczaka. I Daniel robi to, co robi przez cały sezon właściwie, czyli dobija kolejnych rywali. W ogóle Daniel Time to jest, tak zauważyłem, prześledziłem wyniki. I Daniel uwielbia strzelać bramki po 80 minucie. Najwięcej goli zdobył po 80 minucie, nie wiem czy wiesz. O czym ty przekonałeś się? Przekonuję się o tym regularnie. Często. Ale jest walka uczciwa. W ostatnich 6 meczach trzykrotnie wybiegałeś w podstawowym składzie, tak, że nie jest tak źle. Przekonałem do siebie trenera na krótki czas. O, świetny strzał do Pikula! Piękna bramka Mateusza Pikula! Właśnie Mateusz po co potrafi. Wywołany do tablicy Pikul strzela najładniejszą bramkę tego spotkania. Ależ bomba! Kapitalne uderzenie z niemal 30 metrów o poprzeczkę. Jeszcze mieliśmy wątpliwości, czy ta piłka nie wróci na plac gry, ale nie, ostatecznie znalazła się w sieci. I mamy 6-0, czyli jeden z ulubionych wyników drużyny Olimpii. Pierwszy jest poczekaj teraz moment, bo do Anczaka teraz zagrywana piłka. Będzie Daniel i będzie gol! Gol! 7-0! Marcin Daniel, fenomenalne podanie od Krystiana Anczaka, który piętką zagrał w pole karne. Świetna bramka, naprawdę palce lizać, zagranie Anczaka i 7-0. Jeszcze mocne uderzenie, ależ bramka! Konrad Zandrowicz, ależ to było uderzenie, no bramka, marzenie, bramka, stadiony świata. Lizać golkiper Lotnika jeszcze przez kilka sekund po tym, jak ta piłka odbiła się od poprzeczki i zatrzepotała w sieci, stał wryty. Nie dowierzał. Nie dowierzał, że ta futbolówka znalazła drogę do sieci. Konrad Zandrowicz, coś się niebywałego, bramka numer 5. Okazja, piłka w polu karnym, Budasz, Anczak, będzie okazja na zamknięcie, Nawrocik, gol! Tak jest! Jest 6-0, Damian Nawrocik zdobywa swoją drugą bramkę w barwach Olimpii Poznań. To jest zostanie trenera do 10-15 minut. Z pewnością, ale zobaczmy, bo teraz Anczak na tarciu, wspomniany przez nas i bramka! Krystian Anczak, fenomenalne uderzenie z 30 metrów, myślę. Przenosi piłkę nad bramkarzem, decyzja natychmiastowa, 38 minuta i wynik 4-0. Krystian Anczak, na razie tylko dwójka graczy, Daniel i Anczak Show w tym momencie mamy. Na spokojnie, bez żadnych nerwów i zdarzenia. Kolejna okazja Daniela, zobaczmy, w stylu Anczaka przenosi piłkę nad nim, gol! Kapitalna bramka Marcina Daniela, to co nie udało mu się przed momentem, staje się faktem już teraz 42 minuta i Marcin Daniel kompletuje klasyczny hat-trick. W pierwszych 45 minutach mamy wynik 5-0. Nie wiem, czy może najlepszy. Zamęski, ale jeszcze Urbaniak dochodzi do tej piłki, zagrywa na drugą stronę pola karnego. Zobaczmy, i Damian Nawrocik strzela gola numer 6 dla drużyny IKP Olimpii Poznań. Po ładnej zespołowej akcji mamy 87 minutę spotkania i 6-0 dla IKP Olimpii.